Jedziemy na wyspę! No, robi się ciekawie, powiem szczerze. Poza tym taki zaniedbany, że... Okazuje się, że trzy filiżanki pokrywają 50%. Uruchomiła się pompa. Nie wiem, gdzie są właściciele tego vana. Nie da się tej wyspy przejechać. Cześć, witajcie! Witamy Was bardzo serdecznie. Jedziemy na wyspę! Prawie wyspę, bo gdyby nie 300-metrowy przesmyk, którym połączona jest z lądem, no to byłaby wysepką. A tak jest półwyspem, jest to półwysep wulkaniczny Metana. 32 wulkany, trzymajcie kciuki, żeby nie wybuchły. Podobno wszystkie są wygasłe, mam nadzieję. Jest dziś trochę wietrznie, ale trochę. Bardzo gorąco, prawie 28 stopni. Jest tu tak pięknie, że po prostu co chwilę zatrzymujemy Po prostu jest jakaś masakra. Dojazd z ostatniej miejscówki przez te góry, które widzicie z tyłu w tle, to była po prostu jakaś magia. Zjazd do wybrzeża. Znowu twoje włosy. No ja wiem, no ale no co mam poradzić? Wieje wiatr. No, zaczęło wiać. No. A z tyłu za nami możecie już zacząć podziwiać piękną Metanę. Czy jest bezpieczna? Zobaczymy. Okaże się. Jedziemy. Jakąś taką boczną drogą nas poprowadziła nasza nawigacja, nie Moni? Tak. Hej, dziury, nasze dziury. Dziury i do nich. No, robi się ciekawie, powiem szczerze. Coraz bardziej. Ale już tam widzę, że dojeżdżamy do głównej ulicy. No, będzie okej. Okay. Aha, to jest główna ulica, tak? Nie. Nie, jeszcze nie. Już jesteśmy na głównej. Nie, jeszcze nie. O, tu. No to dobra, to już jesteśmy bezpieczni. Dobra, jesteśmy w domu. Zbliżamy się już do przesmyku. Po prawej stronie morze, po lewej stronie morze. A tu widzę, nawet jest jakaś hodowla łososi chyba. Albo jakiś innych ryb. Myślałem, że ten przesmyk będzie trochę bardziej spektakularny. A my już jesteśmy na Metanie. Ta górka z lewej zasłania drugą część morza. No, jak wyspa wulkaniczna, to jak pewnie się domyślacie, są tu również gorące źródełka. I tak oto mijamy po lewej stronie jakiś opuszczony kompleks, który pewnie w latach 80., 90. przeżywał swoje lata świetności. A teraz? Ciekawe, czy jest ciepło. Śmierdzi jajem, także źródełka lecznicze są. Czuć. Tak. Widać i czuć. Myślałam, że pomoczymy się tutaj trochę, ale nie wiem. Jest chyba ten obiekt zamknięty, a poza tym taki zaniedbany, że chyba bym tutaj nie wlazła, szczerze mówiąc, do tego mułu. Nie wygląda to zachęcająco. Ale nie martwcie się. Mamy drugą miejscóweczkę. Zaraz Wam pokażemy. Bardziej naturalną i bardziej dziką. No musimy tam jeszcze dojechać, bo jest to na drugim brzegu wyspy, ale chcieliśmy najpierw zobaczyć właśnie to miejsce. Nie, Monika. Jeszcze jest po tej stronie. Tak? Tak, chodź, okay, jedziemy. Dobra, to nie wiedziałam. Ping, ping, ping. No dobra, to jesteśmy na półwyspie Metana, w miasteczku Metana i podobno te drugie źródełka są za miastem, tak Paweł? Tak, no trzeba tu przez miasto przejechać troszkę. No. Także jedziemy. Zaraz tam będziemy. W poszukiwaniu kolejnych źródełek. Kolejny opuszczony hotel. Nie wiemy, co się dzieje w tej Grecji, że tyle takich ogromnych hoteli stoi pustych, czy to... No, aż prostu... przykro patrzeć, że wiecie, no tyle pracy ludzkiej, no praktycznie jest na darmo, no. Stoi to i niszczeje teraz. Miasto wygląda, jakby się szykowało chyba do sezonu. No na razie takie trochę ospałe. Takie puste, ospałe. Thank you.
Woda jest ciepła, ale nie tak jak w Termopilach. Nie śmierdzi nawet tak bardzo, więc chyba nie ma tyle siarki. Nie, ale co mi się podoba, to że przebijają się tutaj przez te kamienie fale, jak widzicie, i ta woda się miesza i nie jest tak bardzo gorąca. No i piękny widoczek. Miejsce to już od dawna słynęło ze źródeł leczniczych. Już za czasów mykeńskich przybywano tutaj, żeby się leczyć. Ponieważ już wtedy ludzie odkryli, że ta woda ma właściwości lecznicze. Relaszki, nie? Nerwiłem się. Zapomniałem, że mam w kieszeni telefon. No to pięknie, to ty w kąpielówkach telefon nosisz? Ja wychodziłem z samochodu już w kąpielówkach. Ale będzie działał. Nie wiem, po co w ogóle kieszenie w kąpielówkach? Po to, żeby mieć telefon i go zamoczyć. A co, działa? Działa. No dobra, lecimy dalej. Ja już czuję, jak te minerały rozchodzą się w moim organizmie, ale to nie jest pierwszy i ostatni raz na tym półwyspie, jak się moczymy w takich źródłach, bo jest jeszcze jedno źródełko tego typu. Półwysep jest bardzo mały. Jedziemy teraz na drugą stronę. Zobaczymy, co tam się kryje. Półwysep Metana leży w Zatoce Syrońskiej. No i jak wiadomo, wszystkie wyspy w tej zatoce to są wyspy syrońskie, a dwie z nich są największe. Jest to wyspa Agistri i Egina. Eginę widzieliśmy od strony Aten, a teraz będziemy ją podziwiali od strony półwyspu Metana. Aha, tutaj mamy jechać. Dobra. No właśnie o tej wyspie wspominałem. Jest to największa wyspa z wysp syrońskich, Egina. Zakręt 90 stopni. Zawodowy kierowca. Nie no, ten jest 180, tak? No tak jakby. A te uliczki takie wąskie. No i to jest tak, to jest tutaj Monika, w prawo. Ja nie wiem, czy tam nie można no, wjechać. W prawo, aha, okej. Okay. Czy tam nie można wjechać? No, bo tam jest znak, widzę. Chyba można. No nie wjadę z tej strony. Muszę jechać zakręcić gdzieś do miasta. Za ostry kąt. Do miasta. Jak to powiedziałem, jakby to było jakieś kurde Las Vegas. Jest i miasto. Dwa domy na krzyż. Ulica przy morzu. Nie wiem, gdzie tu zawrócimy, Paweł. No ja też nie wiem. Cóż. Gdzieś może zawrócimy. I udało się. Jedziemy w drogę powrotną. Nie jest daleko. O, taka cienka uliczka znowu. Już trochę jajeczkiem. Ale widoczek już mi się bardzo podoba. Na razie dojechaliśmy do końca uliczki. Ale chyba trochę wycofamy, jak tam jeden autko wyjedzie. Idę zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje. Tutaj czy tam jest wolne miejsce w ogóle? Tyle jest miejsca, że tu już jakieś korzenie. Idziemy coś zjeść, ponieważ jak na razie jest tam kilka osób na basenie. A więc korzystając z tego, że i tak musimy czekać, to idziemy coś przekąsić. Ale mamy miejscóweczkę genialną. Zobaczcie, jaki cudowny widok. Nie mogę się napatrzeć, ale już mi brzuch burczy. Słuchajcie, czasami mamy takie sytuacje podczas jazdy vanem, że jak wchodzimy do środka po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, to takie o rzeczy się dzieją, że sami nie wiemy, jak to się dzieje. No bo zobaczcie sami, jak z takiego haczyka
może to pospadać. Przecież nie jeździmy po wertepach, jak w Maroku. Nie. Słoiki nie spadają, a to, żeby spadło. I tak samo i tutaj, z tą, z naszym okiem Horusa. Z Moniką doszliśmy do wniosku, że się stąd na razie nigdzie nie ruszamy. Zostajemy tu. A Monika tak skitrała mały czajniczek po ostatnim rozlaniu herbaty, że nie mogłem go znaleźć. O. Nasza moskitierka opada. Niestety. Jeden z naszych widzów wysłał nam wiadomość, jak to naprawić, ale słuchajcie, u nas to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ musiałbym wszystkie te ćwierćwałki powycinać, one są na klej przyklejone, oczyścić to później, przykleić z powrotem, także na razie dajemy sobie z tym spokój, na razie zostaje tak jak jest. Co tam gotujesz, Paweł, dzisiaj? Dzisiaj w menu teraz fery, cudowne danie, bakłażany z serem feta, suszone pomidory. Świeże pomidory. Nie wiesz, bo nie gotowałeś. Chciałem ściemnić. Pieczone bakłażany z pomidorem, z cebulką, z serem feta. Mamy już gotowe, także nie będzie gotowania. Tak, wczoraj było gotowanie. Jeszcze do tego mamy kaszę bulgur i ja pokroję świeże pomidorki może jeszcze, nie? Sałatę zrobimy z jogurtem. Sałatę zrobimy, no. Baj! Oj. Marokański czajnik spadł z górnej półki. Ale żyje, nic mi się nie stało. Zrobimy zwykłą sałatę z jogurtem greckim i ze świeżym szczypiorkiem zielonym, z cebulką młodą i może czosnku dodamy, ząbek. Tak, antybakteryjny. Sałata a la cacyki greckie. Jestem za. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak zielona jest ta wyspa. Jest po prostu przepiękna. Podobno jest bardzo trudno dostępna. No a spowodowane jest to tym, że wszystko rośnie na glebie powulkanicznej. Także jest bogata w minerały, dlatego gdzie po prostu nie spadnie ziarenko, tam od razu wyrasta piękna roślina. No, no i dlatego też są te lecznicze źródła, no bo też one są pełne minerałów, siarki. Właśnie ze względu na ten wulkaniczny krajobraz. Tak, dzisiaj się popłyskamy jeszcze w ciepłej wodzie, pokażemy Wam, jak wygląda to źródełko, a jutro zabieramy Was na szlak, idziemy na wulkan. Podobno niektóre miejsca jeszcze wokół wulkanów są gorące, ponieważ prawdopodobnie lawa jest nie aż tak bardzo głęboko pod ziemią. Ostatnio w Nawpie kupiłem sobie kawę Inkę i zacząłem czytać trochę o niej. Okazało się, że trzy filiżanki. Ale nie mojito. Stoją koło siebie. Brązowy cukier, czyli nasze mojito i kawa Inka. Już trzeci raz prawie bym wsypał brązowy cukier. Okazuje się, że trzy filiżanki pokrywają 50% zapotrzebowania na błonnik. Tak czytałem. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda. Ja też chcę. Kawę Inkę? Tak. A, bo już na tą zwykłą to za późno. Mhm. Byś mi spać nie dała. Ostatnio z Moniką stwierdziliśmy, że Turcy, wiecie, no oni są powolni we wszystkim. I chyba nawet ten czajnik skonstruowali tak, żeby powoli zaparzać sobie herbatę albo kawę, ponieważ bardzo wolno z niego leci woda. Tak ostatnio stwierdziliśmy obydwoje. A mi się wydaje, że ten dzióbek jest tak skonstruowany, żeby nie leciało dużo, dlatego że używają tych małych szklanek tulipanek. I jak po prostu dolewasz wody, no to żeby ci tam nie chlusnęło od razu pół litra. Tylko mi się bardziej podoba moja wersja. Wow. Chyba nam się trochę przytliły. Nie, to tylko ten sos się to tylko papier. W ogóle to chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wszystkie polecajki, które nam dajecie w komentarzach do odwiedzenia. No, zaznaczamy sobie na mapie wszystkie te miejsca. Nie wiemy, czy nam się uda je zobaczyć, ale dzięki wielkie za zaangażowanie. Jest tyle miejsc, że
Grecja teraz skrada nasze serce. Tak, ja się teraz nie dziwię, jak niektórzy, z niektórych spotykaliśmy na początku i mówili, że są 20 raz w Grecji. Tak, czy 15 i że cały czas coś nowego odkrywają, ale naprawdę. Naprawdę, jest, tutaj jest co jest odkrywać. To nasz, na pewno nie będzie nasz ostatni raz. No nie. To już wiemy. A na tą miejscóweczkę trafiliśmy w sumie to dzięki Oli i Jackowi, którzy spędzili z nami święta wielkanocne. I oni nam polecili tą miejscówę, także słuchajcie, dzięki wielkie, bo jak na razie wyspa po prostu jest petarda. A jak już tak pozdrawiasz, to jeszcze chcielibyśmy pozdrowić Agnieszkę od Grega, który podobno ma dla nas szybę do naszego okna. I moskitierę. I prawdopodobnie jak będzie, jak zrobi się cieplej, to ją podrzuci naszej córce. Także no, dzięki Greg i pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę. Jego dziewczynę. Bardzo się cieszymy, że Wam się podobają nasze odcinki kulinarne. Szczególnie jeżeli mamy taki pozytywny odzew od Was, że próbujecie robić te dania. Jak już zrobicie, to Wam bardzo smakują wszystkie pasty, jak na przykład ten bakłażan, którego już wcześniej pokazywaliśmy. Także to jest dla nas mega inspiracją, nie? Do gotowania, do wymyślania czegoś. No, dzisiaj akurat taki dzień, że mamy nie mieliśmy co ugotować. Mamy już gotowe, także korzystamy i jemy. Bardzo mi smakuje ta feta przypieczona. Mhm. Trzeba tak robić, żeby była bardziej taka przypieczona, nie? Dobra, pojedliśmy, to teraz to trzeba trochę spalić. Będziemy popływać. Popływać, pomoczyć się. Nie wiem, czy tam jest tyle miejsca, no ale mam nadzieję, że woda będzie ciepła. Wow, mamy wannę! No, van life to jest rarytas. Czuję ciepło, bije z wanny. I czujesz jajko też, nie? Czuję jajo, tak. Ja wiem, tu zarzucę ręczniki. Tam jest przebieralnia za tym parawanem. O! No, a w ogóle tutaj, słuchajcie, żeby użyć tych łaźni, to trzeba tu wcisnąć przycisk. O! Dwa razy. Uruchomiła się pompa. I leci ciepła woda. O, elegancko. Elegancko, no. Pompy prawie nie słychać, także nie hałasujesz tak bardzo. W ogóle jej nie słychać. No, dobra. Skakujemy. O, cieplutka. Cieplejsza niż tam, nie? No petarda, być samemu w tym miejscu i mieć taki widok, to jest po prostu luksus. Tego mi brakowało w Termopilach, nie? No, takiego tak ładnego widoku. A tutaj jest wszystko. Witajcie w kolejnym dniu. My już po śniadaniu, wystarczy tylko pozmywać i ruszamy odkrywać metańskie wulkany, a wy idziecie razem z nami. Taka sytuacja nas zastała. Chcemy wyjechać, a nie bardzo mamy gdzie. Nie wiem, gdzie są właściciele tego vana. Muszę iść na dół zobaczyć, może siedzą w wanience. Nawet nie słyszałem, kiedy podjechali dzisiaj. Jak tam, Monia, z przodu mam miejsce? Tak. Bo nie widzę. Dobra, jest. Thank you! Sytuacja opanowana. Na szczęście właściciele vana byli niedaleko. Zażywali kąpieli. Moniczka, zobaczysz, czy tam mam wolne? Wolne. Dobra, super. Pytacie mnie w komentarzach czasami, jak mi się jeździ angielskim samochodem. No, z racji tego, że kierownicę mamy po prawej stronie, to najgorszy mam problem zawsze przy wyjazdach ze skrzyżowań. Tak jak teraz, no, musiałem się u Moniki zapytać, czy nic nie jedzie z lewej strony, ponieważ no, ja z tej perspektywy nie jestem w stanie tego zobaczyć. Także czasami jest ciężko. Ale, masz mnie. Ale mam Monikę, super nawigatora, ona mi zawsze pomaga. Wąsko. I stromo. Udało się. Idziemy dalej.
Nie da się tej wyspy przejechać szybko. Po prostu musimy się zatrzymywać, bo co parę kilometrów są takie widoki. Urzeka nas ta wyspa po prostu swoim pięknem. Te wioseczki, zobaczcie tutaj jak tarasowo posadzone oliwki, jak to pięknie wygląda, te poletka. Niewiarygodne. Warto tu przyjechać chociażby, żeby przejechać się przez tą wyspę i popatrzeć na te piękne widoki. Co chwilę jak jedziemy też są oznaczenia szlaków, także nie jest tak źle. Nie wiem jak te szlaki do końca wyglądają. Jedziemy na wulkan, o którym wspominaliśmy, największy na tym półwyspie, więc zobaczymy jak ten szlak wygląda. My już na miejscu, ruszamy na szlak zdobywać wulkan. Słuchajcie, jest tutaj bardzo dużo szlaków. Podlinkujemy Wam adres strony internetowej pod filmem, także tam znajdziecie wszystkie informacje potrzebne do eksplorowania całej tej wyspy. I szlak jest oznaczony jakby co? Wszystko widać. Będziemy tutaj wchodzić na wulkan. Szlak jest, także mam nadzieję, że nie będziemy po jakichś krzakach szli. Mamy rozwidlenie. Jeden szlak jest na Agios Nikolaos, to jest do kościółka Świętego Mikołaja, ale my idziemy na wulkan, czyli w tą stronę. Już jesteśmy chyba blisko krateru. Dookoła nas taki wulkaniczny krajobraz, bo to jest wszystko zastygnięta lawa. Normalnie klimat jak na Lanzarocie albo na Marsie. Po prostu niesamowicie. Jak widzicie, no, jest to zastygła lawa. A właśnie stąd ona wypływała. Tam jest centrum całego wulkanu, ta popękana ziemia i te głazy zastygłe na wieki już. Na Lanzarote ta lawa była czarna i taka bardziej twarda. Robią z tego nawet biżuterię. Tutaj jest to takie lekkie, dosyć kruche i myślę, że to szybko się zamienia właśnie w tą żyzną glebę, dlatego jest tutaj dosyć sporo roślinności. Boże, to jest jakaś masakra. Jesteśmy w środku wulkanu. No niewiarygodne, możemy wejść do środka i czuć się jak w jakimś Mordorze z Władcy Pierścienia. Ja nie wiem, jak te skały się tam trzymają na górze. Nie, ja po prostu stąd wychodzę. Okej. A Paweł jeszcze jest tam daleko. Nie, po prostu, słuchajcie, niesamowita przygoda. Wchodzisz do krateru wulkanu. O Boże, to wygląda strasznie. O Jezu, tu się zatrzęsło. Ale super. Zobaczcie na te skały, one wyglądają jak piec jakiś. Cudnie. Ojej. Jeszcze przy tym wietrze po prostu, który dzisiaj hula. No. To jest trochę creepy. Mamy to. Wulkan zdobyty. No. Jak Wam się podobało? Wychodzę stąd, bo ja się zaraz tutaj ze strachu. Okej. Okay. Jest dziwne wrażenie, jak widzisz nad głową takie głazy, które w sumie nie wiadomo na czym się trzymają. Czy na linach, czy zaraz spadną. Ojejku. Dobra. Światłość.
Wrażenia niesamowite. Pieczara okazała się strzałem w dziesiątkę i cieszymy się, że tam zeszliśmy. No ja zeszłem. Ty zszedłeś, tak. No mi adrenalina po prostu tak skoczyła, że musiałam teraz chwilę posiedzieć i odpocząć. Szczególnie, że tam były takie, w ogóle dziś są silne porywy wiatru, a tam w tym miejscu po prostu wiatr aż huczał. Ja się bałam, że te głazy spadną mi na głowę, mimo że już te moje lęki trochę opanowałam, to jednak w tym miejscu, no... Dało sobie znać. Dało sobie znać. Słuchajcie, wyspę możemy w 100% polecić. Jest trochę zapomniana przez turystów, ale dzięki temu jest cały czas dzika i wydaje mi się, że trzeba tu przyjechać, będąc w Grecji. No po prostu piękne widoki. Pięknie. W ogóle prawie nie mijamy samochodów, jak tu jeździmy. No, bardzo nie wiemy, mało jak to jest ludzi. W sezonie. No w sezonie może jest więcej, ale teraz po prostu jest... Ale cóż, zmykamy do vana. Tak jest. U nas znowu owsianka, słuchajcie. Owsiankożercy! Ale dzisiaj jest z resztek, nie mamy już żadnych owoców, więc dodaliśmy rodzynki. To co mamy? Śliwki suszone, płatki migdałów, imbir świeży tarty i cynamon. I tak. Wyszła, słuchajcie, rewelacja. Bardzo, bardzo smaczna, bardzo rozgrzewająca. Tak na ten zimny dzień akurat. Tak, akurat. Bakteriobójcza niech będzie. No tak. Cóż, tym słodkim akcentem będziemy kończyć tego vloga. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Hej. Hejka! Ponieważ tak my sobie właśnie myślimy, że to jest wyspa. Hej, witajcie, jedziemy. Cześć, witajcie. No też chcę powiedzieć. Dobra. Samochód jechał, nie widzisz tego? Przepraszam. No ale to Monia nagrywam, no to rób coś, nie? Ale co mam robić? Nie wiem. No.